Rozmawiamy z panią Katarzyną Kubanek, społeczniczką z Tarnogórskiej Szafy Społecznej. Proszę powiedzieć, wiem, że jest akcja zbierania potrzebnych rzeczy dla powodzian. Tak, zgadza się. Postanowiliśmy zorganizować taką zbiórkę po tym, co się wydarzyło na południu Polski. Kiedy planujecie jechać z tymi darami? Zbiórkę prowadzimy do piątku i też pod koniec tygodnia mamy zamiar wyruszyć z darami. Jest już jakiś ogólnie odzew? Tak, odzew jest bardzo duży. Włączyliśmy współpracę również z Urzędem Miasta, z Tarnogórskim Centrum Kultury. Również Tarnogórski MOPS również udzielił nam tutaj wsparcia i udostępnił nasze posty. Odzew jest bardzo duży, również jak i w darczyńcach, jak i w wolontariuszach, którzy bardzo chętnie tutaj użyczyli swoich rąk do pracy. Wasi wolontariusze już gdzieś pomagali, gdzieś tak wyczytałem w internecie. Tak, w sobotę byliśmy w Jarnołtówku, gdzie wolontariusze wiązali worki z piaskiem. Na pewno zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy, czyli makarony, konserwy, przede wszystkim wodę pitną i może być w dużych butelkach, może być w baniakach oraz w małych butelkach, które są bardziej poręczne również dla osób, które są bardzo poszkodowane. Zbieramy przede wszystkim koce, zbieramy również ręczniki i środki ochrony osobistej, takie, które można po prostu na bieżąco używać, jakieś szampony, środki dezynfekcji przede wszystkim również. Macie jakiś kontakt z burmistrzami, włodarzami właśnie tych regionów, gdzie dotknęła powódź? Tak, bezpośrednio mamy zamiar wysłać pomoc do Barda oraz do Stornia Śląskiego. Te rzeczy, które pani wymieniła, to są rzeczy, które najbardziej są potrzebne? Tak, to są rzeczy największej potrzeby. Oprócz tego są jeszcze również szpadle, łopaty, taczki oraz gumowce najbardziej potrzebne. Gdzie można przynosić te dary? Dary można przynosić do Tarnogórskiej Szafy Społecznej, Opolska 21A, koło prokuratury, sądu, koło dawnego szpitala numer 1, w zależności jak kto kojarzy lokalizację. W cały tydzień jesteśmy na obecną chwilę otwarci codziennie, od wtorku do piątku, od 9 do 12, od 16 do 19 oraz do ratusza tarnogórskiego całodobowo, tak samo do Tarnogórskiego Centrum Kultury na Sobieskiego 7 w godzinach pracy Tarnogórskiego Centrum. Proszę, super, naprawdę, reklamówki oddać? Nie. Dobra, no, dziękujemy bardzo. Jesteśmy teraz przed ratuszem w Tarnowskich Górach, to właśnie tutaj można całodobowo przynosić dary. Tu jest taka skrzynka, wchodzimy do ratusza i tutaj można zostawić rzeczy. Tak to właśnie wygląda. Jest teraz godzina już prawie 19. Jak widzicie, można wejść bez problemu. Jest tutaj pan ochroniarz, który wpuszcza. Jeżeli ktoś będzie... Może pan też pokazać, bo teraz je wystawiam, żeby ktoś tego nie wyrzucił. A dobrze, to Tarnogórska Zbiórka dla Powodzian. Tak, widzimy tutaj informacje. Tutaj przechodzimy tak, pod ratusz, jeżeli drzwi są zamknięte, bo ratusz jest otwarty do godziny 17 w poniedziałki i wtorki, piątki do 15:30, to tutaj możemy zadzwonić na dzwonek, wtedy taki miły pan przychodzi i otwiera i tam można zostawić dary dla powodzian. Tak to właśnie wygląda w Tarnowskich Górach. Dziękuję, dziękuję panu bardzo. Miłego wieczoru. Tarnogórzanie dla powodzian.